ten człowiek? Piąty kanclerz Niemiec, tych Niemiec, którzy byli zatwierdzeni 23 maja 1949 roku przez władców świata dla zniszczenia narodu niemieckiego. Była to 33 rocznica, jak w Oświęcimiu, gdzie ukazała się, gdzie w Oświęcimiu założono osiedle dla uchodźców. Kapelanem został Jan Świerc, salezjanin. Było to 23 maja 1916 roku. To było w miejscu, gdzie ukazała się Matka Boska. Święto Nawiedzenia, tak jak dzisiaj mamy rocznicę 31 maja 1894 roku. Tego dnia w Rzymie poświęcono kaplicę Piusa IX, króla Polaków w Rzymie. Obecny był nasz święty biskup Pelczar. 31 maja urodził się polski król. Nasz król Michał Korybut-Wiśniowiecki, prawnuk Jana Zamoyskiego. 31 maja urodziła się jego żona, królowa Leonora, która była prababcią francuskiej królowej zgilotynowanej 16 października 1793 roku. Tutaj, proszę, przestępcy, którzy kształtowali opinię świata. W miejscu, gdzie umarł papież święty Benedykt V. Tu widać wieżę kościoła świętego Piotra. Z tyłu mamy ratusz. Wcześniej były tam klasztory ufundowane przez Adolfa IV Schauenburga, jego brata, biskupa Brunona. Przestępcy świata z tego miejsca rządzą światem. Wedle planów 527 lat. Dlatego 527 kapłanów przywieziono do Dachau 13 grudnia 1940 roku. 527 katolickich Żydów razem z Edytą Stein zlikwidowano w Oświęcimiu w Auschwitz 9 sierpnia 1942 roku. A tutaj mamy teraz dom przestępcy, człowieka, który był piątym kanclerzem Nowych Niemiec, Helmut Schmidt, Edmund Schmidt Haus. Postawiono jemu pomnik. Modlił się podobno. Takie są cyrki właśnie. Tu mamy jego pomnik. Lizajd. Nagrodę Lizajd dostawał Gieremek, nagrodę Lizajd dostawał Tusk. Opanowali świat i kościół. Idziemy teraz, Lizajd staje w miejscu, gdzie była katedra. Przed katedrą był klasztor świętego Angskara, budowany przy kościele, który fundował Karol Wielki, przodek polskich królowych. Jedną z nich była Małgorzata Brandenburska, której pradziadek Adolf IV ufundował tutaj wiele klasztorów, był świętym franciszkaninem. I drugi pradziadek, Sambor II z Lubiszewa, założył Czczew. I babcia założyła klasztor świętego Krzyża w Rostocku w dniu, kiedy ona się urodziła w Berlinie. 25 sierpnia 1270 roku. A tutaj mamy były obały obronne. Tu mamy kościół świętego Jakuba. No a tu jeden z najważniejszych miejsc świata. Kamienie, które wskazują, że była tutaj katedra. Nikt się nie zorientuje, że to była katedra, bo właściwie jak?
takie podobne rzeczy robili w Rzymie. Tak jak zburzyli, barbarzyńcy zburzyli Monte Cassino z premedytacją. Nie było tam Niemców. Piękne świadectwo o mocy modlitwy jest świadectwo Dorfmana, który miał mieć święcenia kapłańskie na Monte Cassino. Modliła się za niego siostra zakonna w Fuldzie. To są kamienie, gdzie wskazujące na to, gdzie była katedra, wielka katedra. Po zburzeniu tej katedry przez Francuzów w 1806 roku, bo Hamburg był pod okupacją Francuzów, ołtarz z tego klasztoru, z tego katedry przywieziono do Malborka. A potem umieszczono w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie 3 maja w 1945 roku otworzono wystawę Warszawa Oskarża, oskarżając cały naród niemiecki o barbarzyństwo, które uczynili właściwie ci władcy świata zorganizowali. Tego dnia, 3 maja w 1945 roku, w Hamburgu, w ratuszu, który stoi na klasztorach, Kaufmann, Gauleiter od 26 roku, oddawał Anglikom Hamburg bez przelewu krwi. I tego dnia Anglicy, 3 maja w 1945 roku, zbombardowali statki z więźniami. Barbarzyńsko zginęło 8 tysięcy ludzi bez przelewu krwi. Tego dnia bombardowali Kanadyjczycy obozy koncentracyjne w Emsland, bo było 15 do likwidacji inteligencji niemieckiej. I dalej działają. I dalej działają. 31 grudnia w 2015 roku 1000 Arabów napadło na kobiety w Köln przed katedrą. Tak jak 1000 samolotów bombardowało Kolonię 31 maja 1942 roku. Przejęli wszystko. Matko Boża, ty wszystko wiesz, ty wszystko widzisz. Jest czas nawiedzenia i sprawdza się piąta przepowiednia Matki Boskiej z Lourdes. Naszym wybrałaś kapłana księdza Michała Woźnickiego, za którego się modlił nasz ksiądz Klaus Wodza, który teraz już patronuje nam z nieba. Jezu, ufam Tobie. Wszyscy święci, Matko Boża, Królowo Polski, Królowo Świata, stawiaj się za nami. Jezu, ufam Tobie.